Dzień dobry, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku Programowanie w BASIC. Dzisiaj krótko na temat DOS-ów, czyli dyskowych systemów operacyjnych. Tak jak już wcześniej kiedyś wspominałem, dawno, dawno temu, kiedy bawiłem się tym sprzętem nieco częściej, posiadałem tylko do niego magnetofon, w związku z czym DOS-y mnie ominęły. Dzisiaj posiadam w swoich zasobach również stację dyskietek, taką oryginalną, bardzo ciężką, ale częściej na co dzień posługuję się właśnie taką wirtualną stacją dyskietek w postaci właśnie SIOTSD. To w zasadzie pozwala nam tutaj omówić tutaj kwestie jakby podstawowych funkcji DOS-a. Dodam tylko, że pierwotnie, dawno temu, kiedy dyskowe systemy operacyjne ewoluowały i pojawiały się coraz nowsze, to pierwsze ich wersje były bardzo rachityczne. W zasadzie po odpaleniu takiego DOS-a pojawiała nam się jakaś jego nazwa, czasami autor, bo zawsze warto zaznaczyć, kto jest autorem, prawda, takiego systemu. I pod spodem kursor jakby oczekiwał na wykonanie jakiejś operacji, czy załadowanie jakiegoś pliku, czy pokazanie tego, co jest na dyskietce. No to wszystko trzeba było znać te nazwy i trzeba było je ręcznie wpisywać. Dzisiaj jest trochę lepiej, ponieważ te nowsze wersje właśnie DOS-ów są już opatrzone takim menu i w zasadzie poruszamy się po nich, wciskając poszczególne tutaj litery bądź inne klawisze. I przejdźmy, może pokażemy, jak to wygląda. Stacja dyskietek, ta wirtualna, w zasadzie symuluje nam aż 8 stacji dysków, tak? Stacji dyskietek, czyli tak byśmy sobie taką piramidę tych stacji postawili i włożyli 8 dyskietek, na przykład można zamontować wszystkie 8, można zamontować mniej, można jedną, prawda? Zobaczmy, jak to wygląda. I teraz właśnie mamy symulację tych stacji dyskietek. Ja tutaj mam je ponumerowane, właśnie są od 1 do 8. Jeszcze dodam, że właśnie ta wersja tutaj tego oprogramowania symulującego te stacje dyskietek jest wersją od Pajero Mad Team z roku 2012. Jest to oprogramowanie, które jest takim nadrzędnym oprogramowaniem właśnie do symulowania tego urządzenia, żeby ono symulowało stację dyskietek, te 8 stacji dyskietek. Czyli to jeszcze nie jest DOS, tak? Tu mam zamontowany już jakąś pierwszą wirtualną dyskietkę. Wirtualne dyskietki takie, gdzie możemy dodawać nowe pliki, kasować pliki, możemy zmieniać ich nazwy i tak dalej, mają rozszerzenie ATR. Natomiast tu mam jeszcze taką wirtualną dyskietkę z rozszerzeniem XEX. Jest to, zwróćcie uwagę, odwrócenie słowa exe. A kto używa dzisiaj komputerów, wie, że programy takie wykonywalne mają rozszerzenie exe, czyli jakbyśmy zamienili te litery, zamiast x dali e, zamiast e x i tutaj zamiast x e, to wyjdzie nam exe, czyli executable, czyli taki plik wykonywalny, który z automatu się uruchamia. I w zasadzie na takiej dyskietce zapisana jest albo jedna duża gra, prawda, albo jakiś jeden obrazek, który po prostu z automatu się uruchamia. Nic właściwie nie musimy tutaj dodatkowo robić. No właśnie, mimo tego, że ja mam zamontowane te dwie dyskietki, to ja chciałbym mimo wszystko jakby uruchomić od nowa, zamontować od nowa, nawet zamontuję tą samą tutaj. No to na liście mam tego trochę i to jest właśnie ta Photoshow ATR ostatnio dodana do tej listy. I zobaczmy, jak to działa. I teraz dopiero będziemy uruchamiać DOS-a, czyli DOS, dyskowy system operacyjny. I tak jak powiedziałem, ten DOS już jest bardziej zautomatyzowany, bo zobaczcie,
Mamy oczywiście tam wersję, jest to MyDOS w wersji 4.53. I teraz ja nie pamiętam dokładnie skąd, z jakiego źródła pozyskałem taką pustą, czystą dyskietkę zawierającą tego DOS-a, wirtualną dyskietkę, bo one są wszystkie zapisywane na karcie SD, tak? Więc tutaj jakby nie mamy fizycznie tych dyskietek. Jest to taka bardzo fajna wersja, bo ona może przechowywać aż do 64 plików. Jeśli dobrze pamiętam, pojemność jej maksymalna jest aż do 16 megabajtów. To jest zjawisko niespotykane, ponieważ te dyskietki z dawnych lat, takie oryginalne dyskietki, zawierały kilkadziesiąt kilobajtów pojemności, do kilkuset, jeżeli już używaliśmy jakiejś o bardzo dużej gęstości zapisu. Zaraz też coś niecoś o tym wspomnę, ale to tylko tak na marginesie. Natomiast co my tutaj mamy? Zobaczcie, mamy jako dysk podstawowy D ustawiony D1, tak? Ale mamy, tak jak powiedziałem, jeszcze drugi obraz na dysku D2. I teraz zobaczcie, jak ja mogę sobie podglądać, co na którym dysku mam. Czyli właściwie to umożliwia mi podglądanie plików na różnych dyskach, tak jakbym właśnie uruchamiał różne stacje dyskietek. No zobaczcie, jeżeli ja wcisnę jedynkę, to pokaże mi D1, czyli ten dysk podstawowy. I co ja tutaj mam? Mam kilka plików, które sam wgrałem, na przykład ten w grafiksie 9, ten w grafiksie 9, ten i ten. Tutaj wcześniej ta muzyka Play to też było do tej muzyczki, którą tam zamontowałem sobie. To jest ten pokaz tych zdjęć, przypomnę, które przechwycone były tam gdzieś z laptopa, powiedzmy, i dostosowane do możliwości wyświetlania w Atari, w grafiksie 9. Także tutaj mam kilka właśnie obrazków. Mam program, który się nazywa na przykład tutaj Slideshow. Tutaj mam jeszcze SS3, to jest ta nowsza wersja tego Slideshow, która to wersja właśnie odpala mi już samą tą prezentację, czyli te grafiki. I jest jeszcze plik o nazwie TB, oznacza on Turbo Basic. To, co ja stąd mogę odpalić, to właśnie na przykład właśnie ten Turbo Basic, ale za chwilę do tego przejdę. Jakie tutaj takie podstawowe funkcje? Nie będę wszystkich omawiał, bo tylko to, co jest najbardziej nam tutaj przydatne. Na przykład Copy Files. I teraz, jeżeli zobaczcie, ja wcisnę dwójeczkę, to mam JA3XEX 0066, to jest ile sektorów zajmuje, to jest też rozmiar pliku, ile sektorów zajmuje na tej wirtualnej dyskietce. Czyli na drugiej stacji dyskietek, jakby druga dyskietka, zawiera tylko ten jeden plik. Jak przejdę do jedyneczki, to mam te wszystkie, prawda? I teraz słuchajcie, wróćmy do menu. Pod literką C mamy Copy Files i my możemy sobie za pomocą tej funkcji w DOSie skopiować na plik z jednej dyskietki na drugą dyskietkę. Podejrzyjmy jeszcze raz, jak to wygląda. Na drugiej dyskietce jest JA3. Tutaj jest przerwa i potem jest rozszerzenie. Trzeba o tym pamiętać, że jeżeli plik posiada widoczne rozszerzenie, nie musi go czasami posiadać. Ja na przykład niektóre pliki bez rozszerzeń piszę. To musimy po kropce to rozszerzenie też napisać. I teraz spróbujmy skopiować ten plik do dysku D1. To jest dysk D2. I teraz spróbujmy. Sam jestem ciekaw, czy to się uda, ponieważ ja do kopiowania plików między dyskami używam innego programu, o którym jeszcze za chwilkę powiem. Nie będę, powiedzmy, tam szczegółowo opowiadał, ale coś tam wspomnę. A spróbujmy z pozycji tego urządzenia. Czyli tak, wciskam C i teraz tak, file source to jest jakby plik źródłowy, no to będzie, słuchajcie, ja3.xex, przecinek i tu jest spacja, ale wydaje mi się, że ja nie potrzebuję tu pisać spacji, byłby błąd. Spróbujmy destination, to jest przeznaczenie, czyli gdzie? D1.
Zobaczmy, czy tak wystarczy, czy muszę jeszcze dwukropek napisać, bo nie pamiętam dokładnie. Chyba poszło, bo nie wyskoczył żaden błąd. I teraz zobaczcie. Ja 3, szukajmy na dysku pierwszym, bo na dysk pierwszy go skopiowaliśmy. Jest czy nie ma? Ja tu pod kątem to strasznie słabo to widzę. Nie, mamy ja, grafik z 9. No właśnie, coś mi tutaj nie pykło. A zatem, słuchajcie, zrobimy inaczej. Ja załaduję program, który się nazywa BOSS. Ładujemy to menu, poproszę. Tutaj literką L. Po prostu L i mam load from what file, czyli jaki, tak? By o sys. Tak, teraz się uruchamia. I teraz zobaczcie. Mamy tutaj też menu już 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. I tak. Jedyneczką sobie załadujemy. D2 dwukropek ja.xex. Ten plik, nie, ja3, przepraszam. Ja3, czyli musimy tu się cofnąć. Ja3.xex. Ja nie wiem, czy ja nie popełniłem jakiegoś wtedy błędu, tak? Ładuję ten plik do takiej podręcznej pamięci. I teraz tak, jest status 136, OK. Binarnie długość pliku ma tyle, tak? 8 kilo. I teraz. Trójeczka, save. I teraz D1, dwukropek. I teraz wpisuję jeszcze raz tą samą nazwę, żeby pod tą samą nazwę była kopia. Ja3xex. Dźwięki czasami są przedziwne. OK, poszło. I teraz ósemeczką przechodzimy do DOS-a. Musimy potwierdzić yes, correct. Dobra. I teraz sprawdźmy. W dwójeczce był tylko ten ja3. On był, został skopiowany, czyli jakby nie został usunięty stąd. Na dyskietce drugiej cały czas wirtualnie siedzi ten ja3. I teraz sprawdźmy. Jest. Już tutaj go widzę. Ja3xex. Tak? Czyli ta metoda okazała się skuteczniejsza. To znaczy, powiem tak, być może ja popełniam tutaj jakiś błąd w tym copy files. Być może tam właśnie D2 kropek powinien być, tak? Czy D1 dwukropek. W BOSie to wygląda bardziej, bym powiedział tak, no, po kolei, że najpierw załadować, potem pełną ścieżkę drugiego tutaj pliku. W ramach tej dyskietki, na przykład jej zawartości, mogę na przykład usuwać programy. Oczywiście teraz nie będę tego robił, chyba żebym utworzył jakiś nowy plik szybciutko i potem go usunął. Ale na razie tak spojrzę, czy, a może tu mam coś do usunięcia. Zresztą mogę usunąć kopię, mam, bo na przykład mogę usunąć ten plik. No to usuńmy. D. Teraz delete what file, tak? Którą, no nazwę pliku muszę podać. D dwukropek lub D1, prawda? A nie, przepraszam. Tu skoro jestem w obrębie tej dyskietki, to chyba piszę od razu samą nazwę. Oczywiście nie mogę popełnić literówki, błędu żadnego. Tu nie ma rozszerzenia, więc po prostu ma nam 2. On się mnie pyta. Tak czy nie, yes or no, delete, tak? D dwukropek już dopisał sobie, prawda? Yes. No i słuchajcie. No nie ma. Tak? Skasowałem. I co teraz? Słuchajcie, teraz jeszcze raz do menu przejdziemy sobie i
Mamy na przykład właśnie rename files, czyli zmienić nazwę możemy literką E. Oczywiście musimy sobie najpierw podgląd zrobić, żeby no jaki plik możemy sobie tutaj zmienić jego nazwę. No zmienimy nazwę dwa razy. Najpierw to play bin zmienimy na play 2 na przykład, albo graj. Nie, tu jest graj, to już nie, to nie może być. Niech będzie tak. Rename. Musimy podać nazwę pliku do zmiany nazwy i po przecinku nową nazwę. No to dajemy play, tak, przecinek i tu już spacji nie robię. Na przykład play 123. Tak, play 123. OK. I zobaczmy. Znowu coś nie pykło. Jeszcze raz, bo może brakuje file to rename. Ach, przepraszam. Rozszerzenia nie napisałem. Zwróćcie uwagę, jak mi trzeba być ostrożnym. On po prostu takiego pliku nie zobaczył. Dziwne też, że error był 170, tak. Ja pod tym kątem bardzo źle widzę ten ekran. Być może w przyszłości postaram się to jakoś zmienić. Czyli jeszcze raz, bo tu było, powinno być play.bin i play123.bin. No to jeszcze raz. play.bin przecinek, tak, play123.bin. I nie może wyskoczyć mi tutaj błąd. Tutaj był błąd 170, po prostu nie ma takiego pliku. Zobaczmy, czy tu czegoś znowu nie popełniłem. Chyba jest dobrze. I teraz zobaczcie. Jest. Play 123 bin. I jeszcze raz. play123.bin przecinek play.bin. Wrócę do oryginalnej nazwy pliku, żeby po prostu tam to działało, tak jak powinno. OK. I jeszcze raz podglądamy zawartość. No i jest. Play bin. Tak? Wróćmy do menu. Return. Jest funkcja zablokowania pliku, tak? Lock files. To jest funkcja, która nam blokuje plik przed takim niechcącym skasowaniem, przypadkowym skasowaniem. Jeżeli ja kliknę tutaj i zawartość, czyli directory zrobię, to niektóre właśnie są z gwiazdką pliki i te są zabezpieczone. Jeżeli ja teraz mam tutaj niezabezpieczony jakiś plik, na przykład ja graphics9, to mogę go zabezpieczyć tym log files i pojawi się tu gwiazdka. Zobaczmy, jak to działa. To będzie F w naszym menu log which file. No muszę podać nazwę ja.gr9. Tak? Jeżeli nie popełniłem błędu, to powinno być dobrze. I teraz podejrzyjmy i już właśnie przy w tym pliku pojawiła się gwiazdka, ale mogę odwrócić ten proces, bo teraz bym nie mógł skasować tego pliku, tak? On jest zabezpieczony przed usunięciem. Unlock files, czyli G i teraz to było ja. Tu żadnej gwiazdki nie dopisujemy, te gwiazdki po prostu się same dorysowują. Kropka, gry, 9. Tak? Sprawdźmy. No i już przy ja nie ma gwiazdki. I gdybym potrzebował go usunąć, to mógłbym. Zabezpieczone są tutaj, przeze mnie jest zabezpieczony ten slideshow, ale tak naprawdę to jest chyba Turbo Basic pod zmienioną nazwą. Tak, natomiast tutaj jest jeszcze DOS zabezpieczony, jest to plik systemowy, tak, BOS, który służy właśnie do takich właśnie zabiegów kopiowania i tak dalej, tenże. Dup też pewnie do duplikowania, nawet go, to też jest systemowy, to nawet za bardzo się tutaj nie zagłębiałem, do czego on mi tutaj służy. To w sumie, jeżeli chodzi o takie podstawy,
załadować program, plik, który mamy, na przykład ten Turbo Basic na dyskietce, tak? Najczęściej tego L używamy. Tak, pozostałe tutaj funkcje już są bardziej zaawansowane, jakiś tam RAM dysk. RAM dysk służy do tego, żeby na przykład część pamięci komputera przeznaczyć na taką właśnie przechowalnię, tak, gdzie można przechowywać, tak jak na stacji dyskietek, takie dane dodatkowe. Możemy na przykład zrobić jakiś tam folder, możemy ustawić gęstość zapisu. To generalnie powinno wpłynąć na chyba dwa czynniki. Po pierwsze, na szybkość ładowania się pliku, po drugie, na pojemność tej wirtualnej dyskietki. Przy czym, no mówię, takie bez wnikliwszej analizy grzebanie w gęstościach zapisu może spowodować, że pliki w ogóle przestaną się wczytywać. Także słuchajcie, naprawdę w takich absolutnych podstawach sami widzicie, że u mnie też tutaj pojawiają się błędy przy wpisywaniu, tak? Czasami coś nie działa do końca, ponieważ jestem na, że tak powiem, etapie przyzwyczajania się do tego DOS-a, tak? Natomiast co najważniejsze to, że mamy, że tak powiem, możliwość właśnie podglądania plików poprzez dyrektory, wciskając od 1 do 8 na tych 8 dyskietkach, a ta, która jest w tej chwili aktywna dyskietka, jeżeli gwiazdkę wcisnę, to będę miał ten sam efekt, tak? To jest to samo. Jeszcze jedną rzecz pokażę. Załaduję Turbo Basic, ponieważ w Turbo Basicu pojawiły się nowe funkcje, które też jakby zawierają niektóre komendy DOS-a. I zobaczcie. Dir. To jest to directory. I zawartość tej dyskietki. Tak? Mamy. Oczywiście w innej formie nam się ona tu, jeden plik pod drugim się nam pojawia. I pokazuje się, ile jeszcze jest wolnych sektorów. W każdym sektorze mamy określoną ilość bajtów. Nie pamiętam w tej chwili, ale chyba 256 bajtów. Poprawcie mnie w komentarzu, jeżeli gdzieś popełniam błąd. To znaczy, przypuszczam, że w zależności od formatu tej dyskietki, jak ją sformatujemy, jaką gęstością zapisu i tak dalej, pewnie te sektory mogą się różnić pojemnością, tak? Natomiast mówię, ja nie zagłębiałem się tak bardzo w temat DOS-ów, natomiast takie podstawowe rzeczy tutaj myślę, że mogłem pokazać. Na tym właśnie takim już, na tej nowoczesnej wersji DOS-a, gdzie możemy sobie właśnie literkami poszczególnymi już gotowe tutaj funkcje wykonywać. Ponieważ, no mówię, to jest wersja taka naprawdę już bardzo współczesna, bym powiedział. Ktoś postarał się stworzyć tutaj całe menu, gdzie tylko po wciśnięciu jednego klawisza już nie muszę wpisywać, bo kiedyś właśnie w tych DOS-ach trzeba było pisać delete, prawda? Potem nie wiem nawet czy dwukropek, czy przecinek, czy nazwę pliku po spacji, tak? Przypuszczam, że nazwę pliku po spacji, albo D1 dwukropek, tak? I nazwę pliku po spacji. Czy bez spacji. No w każdym razie trzeba było pisać ręcznie te komendy, natomiast tutaj już mamy taką lekką automatyzację. No cóż, to tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.